Wrocławskie piłkarki nie mogą przełamać ligowej niemocy. W weekend przegrały na własnym boisku z ekipą UKS SMS Łódź 1-3. Bilans AZS-u po 14 kolejkach to 9 punktów, 2 zwycięstwa, 3 remisy i aż 9 porażek. Łodzianki tworzą bardzo silną drużynę, jednak AZS chciał w tym meczu sprawić niespodziankę. Pierwsze 45 minut były wyrównane, rywalki jednak przed przerwą w 39 minucie znalazły drogę do siatki gospodyń. Adrianna Achcińska strzeliła pierwszego gola. Po zmianie stron trochę nerwów wkradło się w szeregi obronne AZS-u. Skutek rzut karny w 50 minucie i jedenastkę na gola zamieniła Olcha Zupczyk. Emocje dostarczyły jednak gospodynie, które złapały kontakt w 83 minucie. Gola na 1-2 zdobyła Olga Miszczak. Nie udało się jednak doprowadzić do remisu, za to przyjezdne w 90 minucie zamknęły ten mecz. Gola na 3-1 zdobyła Paulina Filipczak. Wrocławianki w następnej kolejce spotkań czeka trudny wyjazd. AZS zmierzy się w Katowicach z GKS-em.